Dzień dobry, Jacek Mielnik. Zapraszam do kursu Microsoft Windows Server 2019 Zaawansowane administrowanie siecią. Czego można spodziewać się po kursie właśnie związanego z takim zaawansowanym administrowaniem siecią? Na początku podczas tego kursu zajmiemy się tutaj instalacją i konfiguracją niezwykle ważnej roli, jaką jest Federacja Tożsamości Użytkowników. Będzie to akurat rozwiązanie typu ADFS firmy Microsoft. Jeżeli chodzi o Federację Tożsamości, to będziemy właśnie instalować sobie tutaj tą rolę. Przygotujemy sobie także serwer, który będzie serwerem takiej certyfikacji, czyli na podstawie tego będziemy sobie mogli wdrożyć m.in. szablon certyfikatu związany właśnie z Federacją Tożsamości. Tutaj Federacja Tożsamości jest wykorzystywana w firmach m.in. po to, aby można było sobie m.in. móc się logować do różnego rodzaju urządzeń, aplikacji na podstawie właśnie między innymi jednego loginu i hasła. Oprócz tego w tych usługach federacyjnych skonfigurujemy sobie także strefy DNS pozwalające nam na przekierowanie się między innymi tutaj do rozwiązania typu Office 365. Kolejno będziemy sobie także konfigurować takie usługi jak AD/LDS. Dosyć niezwykła tutaj rola, jeżeli chodzi o zapewnienie tutaj dostępu do usług katalogowych bez takiej jakby infrastruktury Active Directory, czyli podczas tutaj tego ćwiczenia będę pokazywał możliwość konfiguracji dodatkowego serwera, który będzie mógł się tutaj łączyć właśnie z tym podstawowym kontrolerem, na którym będą właśnie skonfigurowane usługi AD/LDS. Następnie zostanie wdrożona usługa AD/RMS i ta usługa służy nam tutaj do zarządzania prawami dostępu właśnie w środowisku Active Directory. Kolejno chciałbym przedstawić środowisko kontenerowe i tutaj zostanie skonfigurowany bardzo popularny Docker, który no, znalazł swoje odwzorowanie na Linuxie. Ja natomiast chciałbym pokazać, że to środowisko także można zainstalować właśnie tutaj na naszym Windowsie Server 2019. Następne ćwiczenia będą dotyczyć tutaj m.in. konfiguracji takiego rozproszenia plików, ale rozproszenia plików tutaj ze współpracą z systemem Linux. I tutaj akurat pokażę to w takiej relacji z popularnym Debianem. Będzie można sobie właśnie tutaj zobaczyć, na jakiej zasadzie współpracują te dwa systemy, czyli Windows Server tutaj z naszym Linuxem, w jaki sposób można udostępniać dane, jak można tutaj sobie tymi danymi zarządzać i od strony Windowsa Server, i od strony tutaj Linuxa i klienta, który będzie mógł te dane umieszczać na jakimś udziale, w jakiejś lokalizacji i będzie nam to rozpraszało i do właśnie Windowsa Server i do Linuxa. W kolejnych ćwiczeniach zajmiemy się tutaj sposobem działania folderów roboczych, które mogą tutaj być używane. Pracownicy mogą sobie z nich korzystać, z różnego rodzaju plików służbowych, które będą właśnie w tych folderach roboczych zagnieżdżone,
na różnych komputerach czy też na różnych urządzeniach. W ostatnich częściach tego kursu będę chciał pokazać, w jaki sposób możemy wykonywać kopie bezpieczeństwa dysków w bardzo popularnym rozwiązaniu, jakim jest stosowanie migawek. Pokażę, w jaki sposób właśnie stworzyć taką migawkę i jak tutaj będzie można sobie odzyskać te dane podczas awarii. Będzie też troszeczkę o rajdzie, tutaj akurat o rajdzie 01, który można wykonać sobie właśnie programowo. A następnie na sam koniec zajmiemy się tutaj stosowaniem szyfrowania dysków za pomocą BitLockera, czyli zaszyfrujemy sobie taki dysk, spróbujemy go też odszyfrować. Powiem o sposobach przygotowania takiego klucza i też do odzyskiwania. I na sam koniec chciałbym tutaj pokazać też równoważenie obciążenia sieciowego dla serwerów, które na przykład współpracują z serwerem WW. W jaki sposób można sobie podzielić tutaj pracę między nimi? Zapraszam Cię do kursu.